Dziękuję ci, Long Integer. Dzięki tobie mogliśmy przedostać się tutaj w jednym kawałku. Wait. I sense the presence of intruders. Is it Hosen? Show yourselves! What have you done to our admiral? I have done nothing. This is the work of the Slingtail Chief, Gakkad. You think we can believe him, Commander? We have no other choice. Put down your weapon, warrior, and we will put down ours. Slowly, then. We are not in the habit of welcoming outsiders into our village. You may stay only until Taylor is well, but then you must leave. We will be watching you. At ease, soldier. Mów do mnie. Keep your eyes open. Sytuacja Perlfin. Pogadać ze starszym Lushanem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Goodbye. Przy czym jeszcze posiłki na drogę. Uzbierać 6 szpondrów żółwiów. Back to your duties. Okej. No dobrze, na mapie nam się pokazuje, z kim mamy porozmawiać. O. Proszę, dajcie nam szansę, żeby udowodnić naszą przyjaźń. Nie zamierzamy wam nic zrobić. Tyle? Milczenie z złotem. Water speaker. Okej. Okay. Przychodzę z sojuszu. Chcemy być sojusznikami, nie wrogami. Obcy, czy widziałeś kiedyś, jak kamień wpada do spokojnego jeziora? Każdy czyn tworzy nowe zmarszczki w toni. Nawet akceptacja przyjaźni. Rozważę twoją prośbę. Dobra, następnie na nas czekają, więc nie będę zwlekał. O. Trener. Instruktor Sharpfin. Moi przyjaciele i ja przyszliśmy z intencjami czystymi. To była odpowiedź? Oczywiście tam zniknęła. O. Welcome. Watersmith. Welcome. O. Gildia się szarpnęła, mogę 20 golda użyć. Okej. Tak, częściowo mogę naprawić, co mam. Jeszcze coś. Jeszcze. O. Go with the waters. Do you hear the river's song? May your feet never dry. Co ty robisz? May the currents be strong. A, musisz być obcy. Niestety wykonuję broń na wojnę. Wcześniej, nie tak dawno temu, wykonywałem instrumenty do modlitwy i celebracji. Ta wojna sprawia, że wszyscy chodzą rozdrażnieni. Fajny mieczek. Tylko wypolerować? Jazda. Dobra. Pogadałem i co? Wydaje się, że całkiem niezłe zrobiliśmy wrażenie. Dobrze, Long Integer. Dobrze, zrobiliśmy co mogliśmy przez dyplomację. Teraz możemy się pokazać jedynie naszymi czynami, Perlfinom. Turtle. Niestety trochę za małe racje by były z takich.
Okej, gdzie mogę zobaczyć te większe? Niby tutaj, wszędzie. Nie widzę żadnego. Krab. Tu jest. Pearly Tortoise. Jakiś jeszcze by się przydał, bo nie chcę walczyć z jednym naraz tylko. O, tu są dwa. Trzy. Nawet jeszcze tam dalej. Świetnie. Posiłki na drogę. Nie mamy czasu, by czekać na wyzdrowienie admirała. Sully i ja planujemy poszukać Anduina na północy, ale będziemy potrzebowali zapasów na podróż. To jezioro roi się od zwierząt, na które trzymaliśmy zezwolenie polowania. Idź i zbierz trochę zapasów, podczas gdy Sully i ja zakończymy nasze przygotowania. Walcz! O. 2 z 6. Ja się trochę uleczę. Nie, no jem to samo i tylko taka animacja. Wtedy to musiało być coś specyficznego. A tutaj? Błogosławieństwo Perlfin. Daje oddychanie w wodzie i jeszcze zwiększa prędkość pływania. Użyteczny jedynie w Glass Lake, czyli zapewne tu. Rzeczywiście. Ha, jest znaczna różnica. Bubble Blast. Okej, pozostały 2 jeszcze do zebrania. Rozdysponować zarazy i mogę uderzać we wszystkich. Leczyć się też trzeba. O. To już było burżujstwo. Przywołałem sobie na sam koniec. O, może jeszcze się nada? Chodź tu. Dobrze. Obym nie zginął. Ha, 73%. To cóż, zrobione wszystko. A, jaki mail. Mailbox. Okej, tego na razie nie biorę. Te dwie rzeczy tak. To powinno wystarczyć. Dzięki. Okej. It's good to see that you're okay. Thank you. It's good you're here. With full carrier support, we can push north. I'm afraid you'll have to push forward without us. What? I've been ordered back to the main battle group to provide carrier escort. The full might of the Alliance Navy will arrive in 2 months' time. What am I supposed to do until then?
I've got no men. We don't know where the Horde are, or how many we're dealing with. Put on your big boy pants, Taylor. I will lead the SI-7 officers with you. I suggest a scouting mission. Maybe you can recruit some of the locals. I'll leave the situation here in your capable hands. Yes, Admiral. Godspeed. Improvise. Nightwing, take your men and scout the interior. Look for a Horde presence, and find Prince Anduin. If there's any sign of Anduin, we'll find it. Wait. Even though we are not friends, you should not go into unfamiliar territory alone. I will send my brother to go with you. You want me? Please bring him back safely. He is young, but clever. He can help you find your way. I swear I will keep him safe. We will return as soon as we can. Very well. Let us proceed. Okej, oni sobie idą. Tiny Goldfish. Ja muszę to zobaczyć. Spoko. Rybki sobie trzyma w akwarium przenośnym. A nie, on je wyprowadził na spacer. Tak. Dobra, uno momento. Zmienię sobie bindę, żeby mi się wygodniej wszystko klikało. Okej, jestem. I nastąpiło bardzo dużo zmian w międzyczasie. Pierwsza rzecz to oczywiście to, co miało być, czyli wreszcie te bindy, które już teraz będą działały o wiele lepiej niż wcześniej, ponieważ ja już je mniej więcej opanowałem przez ten czas. Druga rzecz, taka z takich ważnych, aczkolwiek nie wpływających na to, co będzie obecnie, to jest to, że ja tutaj troszeczkę zagrałem Long Integerem i tylko nie na tej wyspie, ale na innych kontynentach i też w player versus player trochę. I to poskutkowało tym, że ja przez przypadek zrobiłem 2 levele. Z waszego punktu widzenia to będzie, no, sama różnica na plus, bo praktycznie nic się nie zdarzyło w tych levelach, tylko dostałem jeden czar, o którym zaraz wspomnę, jak będzie okazja. I tyle. Jestem trochę silniejszy jeszcze. Ile ja teraz mam HP w ogóle? 136 tysięcy. No. No dobra. Resztę zmian będę opisywał po drodze. A teraz wezmę te questy. Pamiątki rodowe. Odszukać 8 pamiątek rodowych ze zmarłych wieśniaków Perlfin w Moonwater Retreat. Tyle. W Moonwater Retreat. Czyli w tym miejscu, tak? Nie, jeszcze gdzieś indziej. Tutaj. Dobra, jeszcze będziemy mieli przynajmniej jeden quest. Narzędzia starszego. Tym razem znaleźć Water Speaker's Staff, Ceremonial Robe, Jade Crown i Rosewood Beads ze Slingtail Sticky Paws. Kimkolwiek oni są. Jeszcze jakieś questy? Zaraz zobaczę. Wygląda na to, że nie. Tutaj mamy Kite Mastera, którym można się posłużyć, żeby przelecieć do Paldon Village. O, na razie mamy tylko jedno. Jak widać, trwa to 47 sekund. Dobra. Wygląda na to, że nie mamy żadnego innego tutaj gościa, który chce nam dać quest. Co tu widzimy? Gościa, który tu łowi ryby. Nawet dwóch. I oni łowią w taki sposób, w jaki gracz nie potrafi. Aczkolwiek gracz potrafi inaczej. O! Na przykład mogę tak zrobić. Teraz czekam przez
zazwyczaj 11 sekund okolica. Znaczy, nie zazwyczaj, ale to średnia. Ponieważ nie wiadomo, gdzie się trafi. O, na to. I mam złotego karpia. O. Ja w międzyczasie też podszkoliłem właśnie łowienie, ponieważ tutaj nie za bardzo by mi szło. Aczkolwiek w Pandarii można łowić na każdym poziomie, tylko za każdym razem dostaniemy właśnie złotego karpia. Ja mam na którym poziomie łowienie teraz? Profesje. Tutaj. 526 plus 25 z mojej wędki. On ma boost. Dobra. Nie będziemy się tym zajmowali. W międzyczasie też ja cooking poprawiłem. O, skanowanie recept. What the hell? Co to ma znaczyć? Czym to tu się pojawia? To jest oczywiście cooking fire. O, zniknęło, okej. Fish cake. Mogę zrobić z dwóch złotych karpi. Ich mam bardzo, bardzo, bardzo dużo. Pewnie ze 200 czy 300. Nałowiłem trochę po drodze. No dobra. Jedziemy w międzyczasie tam. Tylko wyłączę, żeby nie pokazywało petów. Tutaj. Bo nam spamują. A, nocny elfie. Nie próbuj niczego ciekawego. Patrzymy na ciebie. To co? To nasi goście? Oni z czym walczą? Mist Creeper. Elemental. Bardzo dziwnie wyglądający. Ile ma? 158 tysięcy HP. Nie ma powodu do zmartwień. Jak widzicie, prawie nic nam nie ubyło. 9%. Jakiś krab tylko po sobie zostawił. A, to mgiełka. Myślałem, że woda. Dobra, unikamy tych, jak nie musimy walczyć z nimi. Tutaj będzie. Tu. Tu na górze. Pamiątki rodowe. Ostatnio przegraliśmy ostrą walkę przeciwko Hozenom w Moonwater Retreat. Wyewakuowaliśmy tak wielu z naszych ludzi, jak mogliśmy, ale wciąż było wielu, których nie mogliśmy ocalić. Nie mamy żadnych pamiątek po naszych zmarłych, do których moglibyśmy wysłać modły. Jeśli ktoś mógłby pójść i odzyskać pamiątki rodowe ze zmarłych ciał, moglibyśmy właściwie ich pochować i ruszyć dalej. To by dla nas bardzo dużo znaczyło, Lord Integer, jeśli mógłbyś tego dokonać. Dobra, może spróbujemy kilku naraz. Chodź tu, małpiszonie. Jeszcze ty, jeszcze ty. Dobra, rozsieję plagi. I teraz pobombię trochę. Oczywiście leczenie. Jeszcze nasza nowa umiejętność, o której zaraz powiem. I tak. Dobra. Ten na wykończeniu też. Okej, od razu przeskakujemy do następnego, ponieważ akurat Death Knight w specu Unholy, im dłużej walczy, tym lepiej mu to idzie. To jest odwrotnie niż w specu Frost. We Froście im dłużej walczysz, tym tak słabiej. Na początku jest dosyć mocne uderzenie. Dobra. Szybko pójdzie, jak widzę. Jeszcze ty chodź. Ktoś tutaj jest w pobliżu? O, już stąd przychodzą. Widać, dobrze nam idzie już. Mimo tego, że wcale nie wymieniałem sprzętu, oprócz tam drobiazgów takich jak na przykład naszyjnik, czy to, co mam na plecach. Ponieważ okazało się, że miałem tak żałosne rzeczy na plecach i właśnie na szyi, że aż szkoda gadać. O! Mamy z The Elder's Instruments prawie wszystko.